Dzień dobry moi drodzy, bardzo się cieszę, że możemy się spotkać w kolejną sobotę, 28 dzień listopada. To szczególna sobota, nie tylko dlatego, że jak każda kończy nam tydzień, ale ta sobota jest ostatnią sobotą w listopadzie i jest ostatnim dniem w tym roku kościelnym, a więc od jutra zaczynamy nowe. Nowy tydzień, nowy rok kościelny. No i mam nadzieję, że dla każdego z nas nową przygodę z Panem Bogiem, bo każdy dzień z Nim jest niezwykły. Dzisiaj Pan Bóg chce nam pokazać też swoją niezwykłość w pewnym obrazie, który pozwala nam lepiej zrozumieć Boga i lepiej zrozumieć Jego zamiary względem każdego z nas. Posłuchajcie bardzo uważnie, jak Pan Bóg sam o sobie mówi w Księdze proroka Izajasza w 66 rozdziale. Jak matka pociesza syna, tak ja będę was pocieszał. A Jezus Chrystus w Ewangelii według świętego Jana w 14 rozdziale obiecuje: nie zostawię was sierotami, przyjdę do was, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Moi drodzy, kiedy widzę ten obraz, obraz Pana Boga, który sam o sobie mówi tak czułe słowa, pokazując siebie jako tego, który jest doskonałym pocieszycielem, który jest jak mama pocieszająca swoje dziecko, wprost nie mogę wytrzymać i chcę się rzucić w Bogu w ramiona. Zobaczcie, moi drodzy, najczęściej jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że widzimy Boga jako Ojca. Zresztą Biblia wiele razy pokazuje nam Boga jako Tatę w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie. W końcu Jezus, kiedy uczy nas modlić się, mówi: wołajcie do Boga Ojcze nasz. Używa tam słowa bardzo bliskiego dzieciom, wręcz tatusiu. Ale kiedy Pan Bóg mówi sam o sobie u proroka Izajasza, że chce być dla nas jak matka, która pociesza swoje dziecko, ten obraz jest jeszcze wspanialszy. Myślę, że każdy z nas widział matkę, która pociesza zapłakane dziecko. Mam nadzieję, że każdy z nas doświadczył miłości od mamy. Dziecko wpadające w ramiona swojej mamy już za chwilę zaczyna się uspokajać. Czuje ciepło, czuje jej oddech, czuje bicie serca, czuje, że jest w miejscu, które jest 100% bezpieczne, że jest w miejscu, w którym może zaufać w bezgraniczną miłość. Miłość, która pomoże poradzić sobie z tym problemem, które na dziecko aktualnie spadło. Kiedy oglądam moje dziewczynki, kiedy wtulają się w ręce mamy, widzę ogromną miłość i wielkie zaufanie. To niesamowite, że Pan Bóg pozwala nam, byśmy Go również w ten sposób odbierali, a On sam mówi: chcę być dla Ciebie jak dobra mama. Chcę być dla Ciebie jak ktoś, kto potrafi doskonale pocieszyć, wziąć w ramiona i powiedzieć: już się nie bój. Jestem przy Tobie. Bądź silny. Bądź silna. Pan Bóg każdego dnia chce przynosić Tobie wsparcie i chce być blisko Ciebie. Jezus potwierdza to w słowach: nie zostawię Was samych, nie musicie czuć się jak opuszczeni. Jestem z Wami i będę z Wami, bo żyję na wieki wieków. To niesamowite. Pan Bóg każdy dzień pozwala nam rozpoczynać z Nim. Każdy dzień chcemy rozpoczynać z Jego Słowem, każdy dzień chcemy rozpoczynać z modlitwą, każdy dzień chcemy przeżywać prowadzeni przez Ducha Świętego, który Pan Bóg posłał na świat jako tego, który ma być tuż obok Ciebie i który Cię nie opuści, i który będzie Cię prowadził i dodawał sił i mądrości. Pan Bóg jest wierny i dlatego w sposób szczególny możemy Mu zaufać. Nie trzeba się bać. Wystarczy wtulić się w Jego dobre ramiona. Powiedzielibyśmy ojcowskie ramiona, ale dziś Pan Bóg pozwala nam popatrzeć, byśmy wtulili się w Niego, jak w kochaną mamusię. Byśmy się po prostu niczego w Jego ramionach nie musieli bać. To dodaje sił, inspiracji na każdy dzień. I moi drodzy, życzę Wam takich sił i takiej inspiracji, tym bardziej, że świat, w którym żyjemy, jest nieprzewidywalny. A Pan Bóg mówi: będę przy Tobie, gdziekolwiek będziesz, gdziekolwiek pójdziesz, cokolwiek będziesz robił, będę przy Tobie i chcę Cię wspierać, chcę Cię pocieszać, chcę Cię wzmacniać. Dla mnie to obraz niesamowity, wspaniały i inspirujący. Zachęcam Cię, byś również potrafił się zachwycić Panem Bogiem. Powiedziałem, że rozpoczynamy coś nowego. Nowy rok kościelny,
bo rozpoczynamy Adwent. Już jutro rozpoczyna się nowe. I moi drodzy, pewnie każdy z nas miał jakieś plany, jakieś wyobrażenia tego, jak będzie wyglądał czas przedświąteczny, a później czas świąt. Mam nadzieję, że wiele z nich się uda zrealizować, choć pewnie nie wszystkie, bo wszyscy wiemy, w jakim okresie żyjemy. Ale mimo to Bóg pozostaje wierny. Chciałbym Wam zaproponować dwie rzeczy na czas Adwentu. Czas, który myślę, że może być szczególnym odnajdywaniem Boga. Wiemy, że wiele rzeczy w czasie pandemii jest odwoływanych. Dwie zostają powołane do życia, abyśmy mogli jeszcze głębiej ten czas przeżyć. Pierwsza już jutro, jutro wieczorem. Centrum Misji Ewangelizacji organizuje spotkanie na Facebooku, na YouTubie pod hasłem Dobry Adwent, hashtag Młodzi. Nie tylko dla młodych. Dobra muzyka, spotkanie ze Słowem Bożym, modlitwa, ciekawi ludzie, ciekawe historie. Zapraszam, naprawdę warto. A druga rzecz to w środę. W środę wieczorem wraz z chrześcijańską telewizją internetową chcemy się spotkać z Wami i chcemy przeżywać z Wami szczególny czas Adwentu. Czas uwielbienia, czas modlitwy, czas spotkania z Nim w Jego Słowie. Moi drodzy, to niesamowite, że Pan Bóg pomimo ograniczeń daje nam szczególne możliwości społeczności z Nim. Do zobaczenia i zapraszam. A dzisiaj życzę Ci bliskości z tym, który przytula. Przytula pełen miłości, wrażliwości i pełen dobroci. Niech Bóg, który mówi, jak matka pociesza syna, tak ja będę Was pocieszał, wspiera Cię w tym dzisiejszym dniu. Zostań z Bogiem. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.